Pamiętam, jak jakoś do mnie to dotarło, że jak ktoś nie wierzy w paruzję, czyli w ponowne przyjście Pana Jezusa, zachowuje się trochę jak taki żołnierz, który nie wierzy w zwycięstwo. Bo możemy się oczywiście bać tego powtórnego przyjścia Pana Jezusa, ale tak naprawdę nie chodzi o to, żeby się bać tego przyjścia, tylko żeby na nie mądrze, Oczekiwać, bo mądre oczekiwanie na jego przyjście to jest dla nas dobra nowina, i właśnie ta dobra nowina może nas umocnić w tej walce, którą na co dzień prowadzimy. Może to jest też ważne w obecnych czasach i w naszej obecnej sytuacji, kiedy jesteśmy przygnieceni i z jednej strony. Jesiennym marazmem, jakimś obniżonym nastrojem, także COVIDem, co by tu nie powiedzieć, który, jak widzimy, ma coraz inne, różne wymiary i potrafi nas mocno doświadczyć i przygnieść. Czy nas osobiście, jeżeli po prostu chorujemy, czy naszych bliskich, też wielu. Zmarłych, wielu tych, którzy są pogrążeni w żałobie, ale też te wszystkie rzeczy, które się dzieją politycznie, kościelnie, wcale też nam nie pomagają w tym czasie. Może właśnie szczególnie w tym czasie potrzebujemy dobrej nowiny o tym, że będzie koniec świata. Jak widzicie, obok mnie stoi stary magnetofon, bo to na taki magnetofon były nagrywane konferencje z ojcem Joachimem. Dlatego e, tak sobie pozwolimy, żeby zaczynać każdą konferencję od puszczenia fragmentu, który został nagrany. Będę sięgał do tego starego magnetofonu i będę go włączał, żebyśmy na żywo, jeżeli tak można powiedzieć, posłuchali samego Ojca Jahima, a potem będę się odnosił do tego, co słyszeliśmy. Posłuchajmy więc pierwszego fragmentu o przyjmowaniu światła. Żeby dojść do światła, trzeba wszystkie ciemności porozbijać. To jest straszna robota. Umarczenie niesamowite. Co chwilę zajdzie ciemne, co chwilę zajdzie ciemne, trzeba znowu tę ciemność rozświetlić, nie usunąć, to się nie tylko rozświetlić, rzucić na to światło słowa, światło wiary. Tak myślę, że warto zacząć od przyjęcia światła. Właśnie to ojciec Joachim jakoś zawsze sugerował, że to jest ważne. Potrzebujemy tego, żeby się choćby zorientować w tym, gdzie dzisiaj jesteśmy. I nie chodzi mi o taką sytuację nawet, Emocjonalną, psychiczną, czy nawet zewnętrzną, że gdzieś się konkretnie znajdujemy, w jakimś stanie naszego serca, ducha, umysłu, czy stanie psychicznym, ale przede wszystkim on podkreślał, że to jest ważne, aby zrozumieć, gdzie jestem w mojej wierze. I dlatego potrzebuję światła, potrzebuję przyjąć to światło, które jest od Boga, światło duchowe żeby zobaczyć stan mojej wiary. Gdzie ja dzisiaj jestem w relacji mojej z Panem Bogiem? Bez światła duchowego nie jestem w stanie tego zobaczyć. Dlatego zachęcam na początku już tych rekolekcji, żeby zaprosić światło duchowe, żeby wezwać, rozpalić światło duchowe w naszym życiu. Skorzystajmy jednak z podpowiedzi ojca Joachima, która może być, a ja jestem przekonany, że jest odkrywcza. I on mówi wyraźnie: gdy przyjdą albo powrócą ciemności, nie zajmuj się nimi. My, gdy najpierw wpuszczamy to duchowe światło do naszego życia, do naszego serca, to doświadczamy ciemności najczęściej. Gdy jesteśmy właśnie w jakimś zabieganiu, gdy się naszą duchowością na co dzień nie zajmujemy, to jest podobnie bardzo jak wtedy, kiedy w naturze gdzieś się pojawia światło w ciemności. Ten pierwszy moment nas jakoś oślepia, i wydaje się, że jest za intensywne to światło. Tym samym możemy mieć takie wrażenie, że o, ta ciemność, którą w sobie odkrywam, jest dużo ciemniejsza niż tak naprawdę jest, i możemy się tak tym przeradzić czy tak na tej ciemności skoncentrować, że tylko ją widzimy i zapominamy, po co właściwie przynieśliśmy to światło, i przestajemy szukać, w jakim stanie jest moja wiara. Tylko koncentrujemy się na ciemności. I ojciec Jachim bardzo wyraźnie podpowiada, i to podkreśla, żeby się ciemnością w ogóle nie zajmować, żeby się nie zajmować jej usuwaniem. Dlaczego? Odpowiedź też jest bardzo prosta, bo nie da się jej usunąć. Że te nasze starania, którymi chcemy usuwać ciemności z naszego życia, po prostu nigdy nie dadzą rady usunąć ciemności. To jest oczywiście nawet jakoś szlachetne czy wzniosłe, że chcemy zajmować się usuwaniem ciemności z naszego życia czy z naszego serca, ale, tak jak mówił ojciec Joachim, po prostu jest to niemożliwe, więc szkoda czasu, żeby się usuwaniem ciemności z naszego życia zajmować. Tym samym chodzi o to, żeby się skoncentrować na świetle i na tym, co możemy dzięki obecności tego światła zobaczyć w naszym życiu, zobaczyć w naszej wierze. Ja pamiętam, jak sam latami walczyłem z jakimiś moimi wewnętrznymi ciemnościami, i muszę powiedzieć szczerze, niewiele to przyniosło dobrego. Straciłem na to naprawdę mnóstwo czasu. Dopiero kiedy ojciec Joachim odsłonił mi tę prawdę, że to nie ma sensu i lepiej się skoncentrować zupełnie na czymś innym, jakoś zmądrzałem. Czy umiem to robić? Nie wiem, ale przynajmniej wiem to, co on mi przekazał jako mój mistrz, bo za takiego go uważam. Warto posłuchać tego, który wie, warto posłuchać mistrza który mówi nawet jak masz największą pokusę by zajmować się ciemnościami w twoim życiu odpuść sobie zostaw to i przede wszystkim zajmij się światłem a używając tego światła będziesz widział w jakim miejscu dzisiaj jesteś w jakim stanie jest dzisiaj twoja wiara i w jaki sposób można ją dalej rozwijać i budować w tym kontekście przypomina mi się Przypowieść o zgubionej drachmie to jest z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału. Warto w ogóle sięgać do słowa w tym czasie, i tam widzimy kobietę, która potrzebuje światła, bo zgubiła drachmę i nie mogła bez światła jej znaleźć. To, myślę, jest ważna dla nas podpowiedź, że jeżeli. Chcemy odnaleźć, szczególnie w naszej wierze, to co nam się zdarzyło zgubić, potrzebujemy światła. I jeżeli używając tego duchowego światła odnajdziemy to, co zgubiliśmy, mamy wtedy jakąś taką wewnętrzną siłę, ona przychodzi do nas naturalnie, żeby wszystkim wokół o tym opowiedzieć. Tak mi przyszło w pierwszym momencie, żeby Was zachęcić do tego, by z kimś podzielić się tym doświadczeniem, odnalezienia czegoś, czego wcześniej, co wcześniej mieliśmy, a czego przez dłuższy czas nie używaliśmy, czy nie byliśmy tego świadomi, że jest ważne czy potrzebne w naszym życiu, a teraz właśnie dzięki łasce Bożej odnaleźliśmy. Żeby się tym podzielić, ale tak, idąc za intuicją, czy w ogóle taką postawą, którą widziałem zawsze w Ojcu Joachimie, stwierdziłem, że to jest niepotrzebne. Bo ojciec Joachim nigdy nie dawał jakichś zadań do wykonania. Raczej opowiadał o tym, że sam Bóg ma w sobie takie światło, taki magnes, taką energię, jest tak pociągający, że po prostu, jeżeli przyjmę dar Boży, to naturalnie On mnie uruchamia do tego, co dobre. I wierzę w to bardzo głęboko, dlatego Was nie chcę zachęcać do żadnego zadania, tylko zachęcam Was do doświadczenia. Wierzę w to, że jeżeli wpuścicie do swojego życia to duchowe światło, światło wiary, to odnajdziecie to, czego potrzebujecie. A jeżeli Odnajdziecie to, może co Wam się już dawno nawet zgubiło, to nie będziecie mogli się opanować, by nie podzielić się tym z innymi. Na to liczę i myślę, że warto Pana Boga w ten sposób w swoim życiu używać, tak pozwolić mu po prostu w naszym życiu działać. Szukajmy więc światła. I pozwólmy temu światu w naszym życiu działać.